Dzień dobry, pani poseł. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pani jest w parlamentarnym zespole do spraw Odry, który monitoruje... Przyjaciół Odry. Przyjaciół Odry, który monitoruje m.in. sprawę zbiornika Raciborskiego, który powstać nie może. Jakie są perspektywy na to, że ten zbiornik zostanie zbudowany? To prawda, już ponad 5 lat opóźnień w realizacji, przystąpieniu do budowy zbiornika, co może się, oby tak się nie stało, przełożyć na zagrożenie przy następnej powodzi. Tak się złożyło, że pierwszym moim punktem mojego programu wyborczego jest ochrona przeciwpowodziowa, więc jak tylko zaczęłam pracę w parlamencie, dążyłam do tego, żeby powstała taka grupa ludzi zainteresowanych i jakby z kompetencjami do tego, żeby na tych organach, które za ochronę przeciwpowodziową, nie tylko zbiornik Raciborski są odpowiedzialni, żeby powstała i przełożyło się to w efekcie na jakieś efekty. Czy zespół jest w stanie lobbować albo jest. Może wywrzeć presję taką, że skuteczną presję? Tak, no ja muszę powiedzieć, że zespół bardzo intensywnie pracuje. Spotkań w temacie ochrony przeciwpowodziowej już było wiele. My zapraszając osoby w randze ministrów na spotkania, mobilizujemy ich do tego, żeby w jakiś sposób taki hierarchiczny też w dół pewne działania szły. I są efekty tej mobilizacji? Są. Ja muszę powiedzieć, że pierwsza rzecz, która mnie pozytywnie zaskoczyła, to, że pan dyrektor KZGW, pan Janusz Wiśniewski na ostatnim posiedzeniu obiecał nam, że ten poprawiony wniosek, bo ja przypomnę, bo może nie wszyscy wiedzą, w marcu to był już kolejny tam któryś z rzędu deklarowany termin złożenia wniosku o pozwolenie na realizację tego zadania do wojewody śląskiego. Ten wniosek w marcu wpłynął. Okazało się, że on jest tak dalece nieprzygotowany, niekompletny. No, miał i braki formalne, i braki merytoryczne, i takie podstawowe, zwłaszcza dotyczące podziałów geodezyjnych, ale nie tylko. I pozwolenia wodnoprawnego jednego nie było, uzgodnień z zarządcami dróg. Także on miał wiele wad, ten wniosek. Muszę powiedzieć, że ja to wszystko składam na karb źle zawartej umowy z projektantem. I jeżeli gdzieś wypowiadałam, gdzieś użyłam przymiotnika prokuratora, to... No myślę, właśnie, pani powiedziała po tym wniosku, że ta sprawa nadaje się do prokuratury? Nie, ja myślę, że należałoby się przyjrzeć sposobowi treści zawartej umowy przez inwestora, czyli RZGW w Gliwicach, a Hydroprojekt Warszawa, bo ja muszę powiedzieć, że ja mam praktykę inwestycyjną i jak słyszę o pewnych niedomogach tej umowy, brakach, lukach, to włosy mi stają na głowie, więc ja myślę, że to jest ta pierwotna przyczyna tych opóźnień. No ale chciał pan coś pozytywnego. Na tym spotkaniu ostatnim w sprawie Odry, nie ostatnim w ogóle, ale w sprawie zbiornika Racibórz Dolny, pan prezes KZGW obiecał, że do 30 czerwca zostanie złożony, poprawiony kompletny wniosek i o dziwo, dokładnie 30 czerwca w piątek ten wniosek został złożony. I on jest kompletny? I jednak coś pozytywnego w tym wszystkim można odnaleźć. On został przyjęty, więc no oczywiście trudno go po 2 tygodniach ocenić merytorycznie. Ja myślę, że 3 tygodnie to jest taki odpowiedni czas. Przed moim kolejnym wyprawą do Warszawy wyślę i do wojewody śląskiego, i do RZGW we Wrocławiu zapytania do wojewody o to,
czy pod względem formalnym wniosek jest poprawny, bo to już jest wystarczająco dużo czasu, żeby urzędnicy mogli mu się przyjrzeć i ocenić, czy jest kompletny i formalnie poprawny. Merytorycznie będzie on oceniany, bo po to wojewoda ma na to 90 dni. To nie jest po to, żeby utrudniać życie inwestorowi, tylko tyle po prostu potrzeba, żeby merytorycznie taki wniosek ocenić. Jeszcze RDOŚ, czyli Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach ma 45 dni. To wszystko jest na naszą niekorzyść ten czas. Wojewoda obiecał, że do końca listopada, jeżeli oczywiście nie znajdą się jakieś kolejne nieprawidłowości, uchybienia, to będzie decyzja. To czekamy w takim razie na tą decyzję. No i teraz przełom 2013 i 2014 to jest ten czas, kiedy ma szansę być rozpoczęta realizacja tego. Zostajemy przy sprawach powodziowych. Wczoraj rozpoczął się proces dotyczący powodzianie, złożyli pozew zbiorowy, powodzianie Skędzierzyna za 2010 rok. Pani tam jest wymieniana w tym gronie jako osoba, która jest odpowiedzialna za założenie tych słynnych już, czy może raczej niesławnych szandorów, przez które doszło do tego. Ja spróbuję zadania. Bardzo krótko na to odpowiedzieć. Szandory są elementem obwałowania. Wały nie byłyby potrzebne, gdyby one nie zostały uzupełnione w sytuacji zagrożenia szandorami. Wały są w administracji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Jest plan operacyjny na wypadek powodzi. Ten plan zakłada, że przy poziomie wody 7 metrów należy założyć szandory. Powinien to zrobić administrator wałów, czyli Wojewódzki Zarząd Melioracji. Mój udział, odpowiadam panu prokuratorowi i wszystkim zawsze będę mówiła to samo, bo tak było. Mój udział w tej sprawie jest taki, że mimo iż poziom na wodowskazie przekroczył już 7 metrów, to ja zdecydowałam, bo ja nie byłam żadnym szefem sztabu, ale pełniłam wtedy obowiązki prezydenta i jako gospodarz miasta, no jakieś miałam powinności, zdecydowałam, żeby opóźnić założenie szandorów, mimo iż już 7 metrów osiągnął stan wody. Sama zobaczyłam, do jakiego miejsca podchodzi woda i zdecydowałam, że możemy jeszcze chwilę poczekać, żeby jeżeli jeszcze ktoś będzie chciał się ewakuować, już tam stały autobusy, czekały na ludzi, którzy chcą się z tamtej części powiatu, bo to przecież nie tylko miasta, ewakuować, żeby mogli z tego skorzystać. Także wioski Kobylice. I taki jest mój udział. I muszę powiedzieć, że gdyby te szandory nie zostały założone, ja jeszcze o takiej oczywistej sprawie powiem, bo może ktoś, kto nie zna topografii miasta, tego nie wie, że ta woda nie skoźla do Cisku czy do Kobylic, że tak powiem, miała kierunek tylko odwrotny. Ona stamtąd szła do Koźla. Moim obowiązkiem jako gospodarza miasta, wtedy taką rolę pełniłam, przejściowo czy tymczasowo, było chronić Koźle i wypełniać te wszystkie obowiązki, które w planie operacyjnym były zapisane. I tak jak mówię, szandory miały być założone, musiały być założone, bo tak zdecydowano wiele, wiele lat przed powodzią. Powodzianie domagają się na razie nie odszkodowań, tylko ustalenia winy, ale jeśli ta wina będzie ustalona, to czy miasto i starostwo pozwani w tym procesie powinni płacić odszkodowania? Nie, ja myślę, że organy sądownicze to naprawdę odpowiedzialni, rzetelni, skrupulatni uczestnicy tego procesu i we wszystkie dokumenty się wczytają. I ja muszę powiedzieć, że ja jestem dziwnie spokojna o wynik tego postępowania. Nie stresuje także pani wrześniowe przesłuchanie, pani ma być nie, na wrzesień wezwana do sądu? Nie stresuje mnie. Ja jestem pewna, że gdyby szandory nie zostały założone, no to ktoś, kto za to byłby odpowiedzialny, miałby dzisiaj powód do tego, żeby się bać. Czyli sytuacja wtedy byłaby jeszcze gorsza? Ja powiem tak zupełnie już jakby pozaprocesowo.
Mnie się wydaje, że czy woda sięga metra, czy metra 30, to niesie takie same szkody. Nie zaprzeczam, że założenie szandorów było, spiętrzyło tę wodę. Ja nie jestem hydrologiem. Tutaj ekspertyzy na pewno wskazały albo wskażą, bo ja się nie wczytywałam w akta tej sprawy, bo ona przecież przeszła przez pierwszą instancję. Wskazywała, o ile stan wody został podniesiony, ale przypomnijmy, uratowaliśmy Koźle, uratowaliśmy szpital, uratowaliśmy no, co najmniej połowę osiedla Koźle. Ale to nie wtedy zapadła ta decyzja. Ta decyzja zapadła wtedy, kiedy tworzony był operat przeciwpowodziowy, kiedy tworzony był plan operacyjny. I ustalano te wszystkie procedury. 10 czy tam 8 lat wcześniej zapadła ta decyzja. Wtedy, kiedy zdecydowano się budować tam wały. Bo te wały byłyby w ogóle niepotrzebne, gdyby one miały przerwę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Brygida Kolenda-Łabuś, posłanka Platformy Obywatelskiej, dziękuję była moim bardzo. Gościem.